Łukasz Mazur, który to raz, Łukasz, zostałeś bohaterem naszej drużyny, no kapitalna postawa w drugiej połowie, przymurowałeś tą bramkę, to było kluczowy element tego spotkania? Zdaje mi się, że tak, ale to był jeden klocek jakby do całej układanki. No super wchodziliśmy w obronie, naprawdę, no, że tak powiem, laliśmy ich i takie było założenie, że mamy grać mocną obroną. No fajnie, że wrócił Czarnecki z kontuzji, fajnie się pokazał, naprawdę super skuteczność. W końcówce trochę za dużo zabawy, ale nadrobił to jeszcze ostatnim rzutem, no i wygraliśmy dzięki niemu trójką, co daje nam trzecie miejsce w tabeli w aktualnej sytuacji. Spodziewaliśmy się wszyscy, że będzie to bardzo trudny mecz. Ani Lana to bardzo niewygodny rywal, dobrześmy go przeanalizowali i chyba nie było żadnego zaskoczenia, to był bardzo trudny mecz. Tak, no już w szatni wiedzieliśmy, że to będzie właśnie trudny mecz, tym bardziej, że zdarzyło nam się grać w sezonie przygotowawczym z tą drużyną. No wtedy zrobiliśmy jeden błąd, drugi, trzeci, co napędziło karuzelę i przegraliśmy ten mecz. Dzisiaj mieliśmy zdecydowanie postawić na to, żeby nie robić błędów, nie robić przestojów. No i tak jak z Nielbą Wągrowiec zagraliśmy cały mecz systematycznie, tak tutaj nam się udało. Doszli nas, ale my ich przełamaliśmy i tutaj brawa dla naszych zawodników. Łukasz, hala przy ulicy Lotniczej robi się twierdzą, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Powiedz mi, kiedy zwyciężymy na wyjeździe? Mam nadzieję, że już w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Z nami trener Tomasz Góreczny. Poważna mina, ale serce się cieszy. 3 mecze, 3 zwycięstwa. Robicie twierdzę z tej hali w tym sezonie. No dobrze tak się to układa, że robimy tą twierdzę. Mamy swój plan na ten sezon. Do końca lutego zdobyć 30 punktów. Także jeżeli nic nam się nie uda na wyjeździe, to musimy wszystko wygrać tutaj. Ale tak mówiąc poważnie, też szukamy tych punktów na wyjeździe. Fajnie, że dzisiaj w niedzielę tyle osób przyszło i obejrzało, myślę, dobre widowisko. Na pewno była walka. Były emocje. Cieszę się. Czy ten mecz przebiegał wedle takiego scenariusza, którego się spodziewałeś? Bo mówiliśmy przed meczem, że to będzie szalenie trudny mecz, który wynik będzie się wahał przy remisie. Graliśmy z Anielaną na turnieju przed sezonem, przegraliśmy ten mecz, także czy coś cię zaskoczyło? Bo chyba nie. Nie, uważam, że Anielana jest bardzo dobrą drużyną i na pewno w tej lidze jeszcze z niejednymi przeciwnikami wygra z górnej półki. Solidnie mają tą grę, poukładają, grają konsekwentnie. Mówiłem chłopakom, że musimy zagrać po prostu na 100% swoich możliwości. Wyeliminować błędy, przestoje i jesteśmy w stanie z nimi wygrać. No i tak też się stało. Trener Anielany Łódź, Adam Jędraszczyk jest z nami. Trenerze, prosimy o podsumowanie tego spotkania. No mecz był fajnym widowiskiem dla postronnych widzów na pewno. Dla trenera pewnie mniej przyjemny, bo sporo stresów, a i punktów nie ma. No najbardziej boli ten brak punktów, bo tak jak powiedziałeś, no, wspaniały mecz dla kibiców. Bardzo dużo ładnych, składnych akcji z dwóch stron. Bardzo dużo ryzykownych, nawet bym powiedział, akcji, które cieszą. No, bramkarze u mnie akurat nie poszaleli dzisiaj, więc tam statystyki mają około 25%, więc to jest pomoc dla Legnicy, nie dla nas. Ale cieszy mnie to, że zaczęli grać wszyscy zespołowo, jeśli chodzi o drużynę. No, mówię, boli na pewno to, że nie przekłada się to na punkty. Ukłon dla Legnicy, że wyciągnęła bardzo dużo wniosków od meczu sierpniowego, który tutaj graliśmy. Widać było, że są bardzo dobrze przygotowani taktycznie. No i nie ukrywam, no, rozstrzelali nam dzisiaj tych bramkarzy biednych naszych bardzo.